czerwone. Winko, winko czerwone. Po nim mamryczka czerwone. Kasta Halina. Pewnie co się ważył. Pewnie jesteś, pi! Dzień dobry koleżanki. Dzisiaj się przyspało, co nas nie widać wszystko. No śliczne. A winko? A przyniesz tak te z winu, a do czego tu winu? No co, będziemy... Do mięsa szklanka, a reszta dla nas. No to całe szczęście. No. Ale dobre. Ale kwaśne. No, dobra, nie do mięsa kwaśne. Ej, oni nalali ze wytrawnego, ale to jest jeszcze dobre. Ej, trochę gębą krzywi. Ej, piece była młodo. Ej, pijała gwinecko. Ej, a teraz winecko. Ej, piję na zdrowe. No to teraz to się będzie ważyło. To my idziemy ważyć, ale tam po się na noc. A my idziemy tam. No. Idźcie, weźcie, weźcie szklanki ze sobą. Żeby Jagnięcina była dobra, to przede wszystkim musi być młode jagniątko. Nie za młode, ale już nie za stare też. Młode jagniątko. Najlepiej do tej potrawy, którą ja robię, nadaje się udziec z jagnięcia. Pierwsze to wezmę, wyluzuję z kości, potem nacieram przyprawami, daję czosnek, liść laurowy, ziele angielskie, daję rozmaryn, daję pieprz, daję też gałązkę jałowca, no i czosnku. Ja daję czosnku trochę zwykłego, a trochę nieżywiego czosnku. Obłożymy jeszcze tu. I dodamy grzybki, żeby trochę zmiękły. Suszone. I to wszystko na 24 godziny w zimnym będzie się działo. Po 24 godzinach obsmażam mięso na klarowanym maśle i potem wsadzam do piekarnika, zalewając mięso bulionem wołowym albo z tych kości, które obluzowałam, z jarzynkami. Dodaję czerwonego wina i grzybów. Przeszkliłam cebulę na maśle klarowanym i razem to wsadziłam wszystko do piekarnika i piekłam 3 godziny w temperaturze 140 stopni. Potem na koniec zagęściłam to wszystko niewielką ilością śmietany. Ej, ale pięknie się upiekło, a jaki sos gęsty. No i jak? Wszystko ci się udało. Winka nie dolać? Nie, trzeba dolać. Gotową jagnięcinę podaję z kuskami, które koleżanka ugotowała, i z surówką z czerwonej kapusty. Teraz wam opowiem, jaki to przepis na te moje kluski. Naważyła kilu brór, tak ze ich ważyła, żeby nie trzeba było ich głodce dać. I jak już uwrzały na minku i nie było wody w nich, no to ich przepuściła bez maszynki, no i resztę jedno jojku i mąki. Teraz, żeby ciasto było w miarę gęste, żeby można było z nich ulepić takie kluski. A jak już uważyła, no to posypała utartym łoscypkiem, co by był taki fajny i złoszczejszy smak. No to teraz popróbujemy, cośmy ugotowały. Zaraz będziemy spróbować. Tylko mięso pokroimy. O, jaka mięciutka ta jagnięcina. No mięciutka, ładnie się upiekła. No ale to jest pieczona, wolno pieczona. No tak musi być. 3 godziny. Temperaturze 140 stopni. Niebo wymiękło.